Witam Państwa z Wrocławia, jest 20 lipca 2015 roku. Całe piętro było urządzone jako jego apartamenty. Dwie sypialnie, sala gimnastyczna, basen, pokój gościnny, dwa gabinety do pracy. Już Państwa pytałam na jednym z filmów, czy jesteście Państwo pewni, że pałac w Knossos na Krecie zbudowali Grecy. Do jest mozaika ścienna, pracowali pracownicy jego finansowo buduaru królowej Knossos. Ani razu nie wszedł na dach, gdzie stał jego helikopter, a załoga nieustannie czuwała w pogotowiu, gotowa spełnić polecenia gospodarza. Gospodarz jednak przez ostatnie 3 lata nie pojawił się ani razu. Kto nam gotuje ten los, proszę Państwa? Przyjmował w jednym ze swoich. To nam gotuje ten los, że na krótkich, trwających nie dłużej niż 40 minut na radach, bez szczególnego zainteresowania, wysłuchiwał ich referatów. Sejm na Wiejskiej uchwalił 666 podlegały dyskusji ustaw wykonywane w jednej kadencji. Szybko. Po zamachu smoleńskim w kadencji jedynowładcą był John Heitzman, 2000 powiększało się rokrocznie o 11 do 2015. A przez ostatnie pół roku, kiedy 666 ustaw. I teraz Senat będzie zysk się nie zmniejszał. Dobijał tego. Przez niego i pozostawiony mechanizm zarządzania działał bez zarzutu. Nikt nie wiedział o faktycznym stanie majątku miliardera. Jego nazwiska prawie nie wspominano w prasie. Heitzman ściśle przestrzegał zasady, o pieniądzach się nie mówi. Jeszcze ojciec pouczał młodego Heitzmana: niech ci parweniusze od polityki przemykają na ekranach. A to jest kafel z Knossos. Niech prezydent, gubernatorzy rozmawiają z narodem. Najstarsze pismo świata, pismo słowiańskie. I dzięki Rosjanom zachował się. Tego wszystkiego robić nie powinieneś. Powinieneś zawsze być w cieniu. Ten dysk i za pomocą swojej władzy i to pismo sterować rządami i prezydentami, miliarderami i ubogimi różnych krajów. Ale oni nie powinni się domyślać, kto nimi kieruje. Schemat jest prosty do granic możliwości. To ja stworzyłem fundusz walutowy, do którego należy wielu właścicieli oszczędności. W rzeczywistości pod różnymi nazwiskami znajduje się tam 70% mojego kapitału. Zachęcam Państwa do zainteresowania się dyskiem znalezionym w Knossos z najstarszym pismem świata.